Witam, witam bardzo serdecznie w magazynie audiowizualnym Polaraxa. Dzisiaj kolejny subiektywny przegląd wydarzeń. Internet oszalał na punkcie wirusa. Rzeczy, jakie się wygaduje na ten temat, przekroczyły już dawno granice jakiegokolwiek rozsądku, udowadniając, że coś takiego jak dziennikarstwo obywatelskie tak naprawdę nie istnieje. Za to apokaliptyczni szaleńcy czują się jak ryby w wodzie i nic im nie przeszkadza. Nawet to, że zaprzeczają samym sobie. Pewne grupy promują wersję wydarzeń, że obecny wirus to fikcja literacka i kryje się za nim zapewne kolejna depopulacja, mordy, obozy koncentracyjne. Głoszą, że nic nam nie grozi, bo wirusa nie ma. Ale już w następnym artykule ci sami ludzie piszą, że wybory w Polsce to wyrok śmierci, bo ludzie się zarażą. Przedłużająca się kwarantanna robi w ludzkich umysłach prawdziwe spustoszenie, nie gorsze niż sam wirus. Żyjemy w globalnym domu wariatów. Prawdą jest, że trudno jest w dzisiejszych czasach uciec od tematu wirusa, który dotarł już w każdy zakątek świata. I wszystko zaczęło się od Wuhan, w chińskiej stolicy Hubei, i według oficjalnych chińskich danych epidemia w tym mieście została opanowana. Te same oficjalne dane podają, że zarażonych zostało 50 tysięcy i 6 osób, z czego 2535 zmarło. I w zeszłym tygodniu otwarte zostały kostnice w Wuhan, skąd można było odebrać urnę ze szczątkami doczesnymi osoby, która zmarła na wirusa. Utworzyły się długie kolejki po urny i ludzie musieli w nich czekać godzinami, aby odebrać prochy swoich bliskich. Chiński internetowy serwis finansowy Caixin rozmawiał z kierowcą ciężarówki, która przywiozła 2500 urn do kostnicy i powiedział on, że dzień wcześniej dostarczył on tyle samo i że ma on przywozić kolejne transporty urn aż do 4 kwietnia. Oficjalne zdjęcia z kostnicy pokazują urny ułożone na paletach, po 500 urn na palecie, a w pomieszczeniu stoi 7 identycznych stosów. Tylko te dwa transporty dają 2 razy więcej urn ze szczątkami zmarłych niż wszystkich ofiar wirusa w Wuhan. A w Wuhan znajduje się także 7 innych kostnic. I może to oznaczać, że Chińczycy zaniżyli liczbę swoich ofiar wirusa. Przypadki Włoch i Hiszpanii, gdzie liczba ofiar rośnie w sposób geometryczny, dodatkowo sugerują, że Chiny jak zwykle kłamią. Chińczycy jednak upierają się przy swoim, uznając, że ich agresywne działania, takie jak przymusowa kwarantanna, pomogły pokonać chorobę. Na przymusowej kwarantannie znajdują się 2 amerykańskie lotniskowce na Pacyfiku, co stawia US Navy w bardzo trudnej sytuacji. Wirusa wykryto tak w załodze lotniskowca Ronald Reagan, jak i Theodore Roosevelt. I oznacza to, że w chwili obecnej USA nie posiada ani jednego lotniskowca na Pacyfiku. 2 pozostałe, Abraham Lincoln i Carl Vinson, nie mają gotowości operacyjnej. Lincoln wrócił z Bliskiego Wschodu po trwającej 295 dni misji i wymaga remontów. Carl Vinson jest w suchym doku. Jest jeszcze USS Nimitz w bazie w Bremerton w stanie Washington, ale kompletnie nie jest gotów do rejsu. I jest to interesująca sytuacja, bo to nie tylko problem US Navy. Cała załoga rosyjskiego okrętu podwodnego Oriel, stacjonującego w porcie Guba Bolszaja Łopatka na północ od Murmańska, została zamknięta w przymusowej kwarantannie. Na okręcie przebywał jakiś technik, który był zarażony koroną, stąd to drastyczne posunięcie. Rosja posiada 8 takich okrętów podwodnych, zwanych Projekt 949A klasy Oskar II. Załoga okrętu to zazwyczaj 110 osób, a sam okręt jest podwodną wyrzutnią rakiet typu Granit, które zwalczają okręty nawodne, a także posiada wyrzutnie torpedowe do walki z okrętami podwodnymi. A z powodu wirusa wrócił także do portu holenderski okręt podwodny Dolphin. Co najmniej 15 marynarzy na okręcie ma objawy choroby. Podczas kwarantanny chyba najlepiej mają się koty, bo mają swoich właścicieli non-stop przy sobie. W tym samym czasie pojawiły się informacje, że w opustoszałych miastach pojawiła się dzika zwierzyna.
Delfiny miały pływać w kanałach Wenecji. A pijane słonie, które miały biesiadować przy baniaku z winem ryżowym, miały się wylegiwać na plantacji herbaty w Yunnan, a kojoty grasować po San Francisco. Jak się okazuje, dwie pierwsze informacje są nieprawdziwe. W przypadku kojotów w San Francisco to wybito je doszczętnie jeszcze w latach 40., ale pojawiają się od czasu do czasu i jak się okazało, rzeczywiście widziano je w mieście. To super inteligentne zwierzęta, które wypełniają przestrzeń pomiędzy dziką przyrodą a cywilizacją. I wystarczył tydzień nieobecności człowieka, by natychmiast pojawiły się w opuszczonej przestrzeni. Obecna sytuacja w sposób oczywisty komplikuje działalność agencji kosmicznych, w tym NASA. Ale NASA zaskakuje swoim nieobliczalnym podejściem do życia i właśnie pokazała swój najnowszy samolot. I to na dodatek o napędzie elektrycznym. Nazywa się X-57 Maxwell, jest cichy i jego zasięg jest o 500% większy od tradycyjnych samolotów tego typu. Na pierwszy rzut oka samolot ma tradycyjny kształt, ale dwa spalinowe silniki samolotu zamieniono na 12 elektrycznych. 10 małych silniczków na skraju skrzydła pozwala samolotowi wystartować z ziemi i kiedy jest już w powietrzu, ich pracę przejmują dwa większe elektryczne silniki na końcu skrzydeł. Tak więc taki samolot nie potrzebuje zbiornika z paliwem, a także nie zanieczyszcza powietrza. Nazwa Maxwell została nadana na cześć szkockiego fizyka Jamesa Maxwella, który pracował nad teoriami pola elektromagnetycznego. Do tej pory samoloty oznaczone literą X były samolotami z ambicjami wręcz kosmicznymi. Samolot Bell X-1, pilotowany przez Chucka Yeagera, osiągnął prędkość Mach 1 w 1945 roku. Samolot X-15 posiada nieoficjalny rekord prędkości, osiągając Mach 6,7, czyli 8273 km na godzinę i osiągnął wówczas wysokość 108 km nad Ziemią. I takim samolotem latał Neil Armstrong, pierwszy człowiek na Księżycu. W ramach projektu X pracowano także nad amerykańską wersją Concorda i tak powstał samolot X-59, nazywany czasem synem Concorda. Latał on z prędkością 1770 km na godzinę na wysokości 17 km nad ziemią. Projektowano go w taki sposób, aby hałas, gdy przekraczał barierę dźwięku, był tak mały, że nie byłby słyszalny na ziemi. W końcu jednak porzucono pracę nad tym samolotem. Ale NASA pracuje także nad poważniejszymi projektami. I razem z ESA pracuje nad pojazdem DART, co jest skrótem od Double Asteroid Redirection Test. I pojazd w swojej pierwszej misji ma polecieć w stronę asteroidy Didymos. Didymos jest kosmicznym kamieniem o szerokości 800 metrów i ma on swojego satelitę, którym jest inny, mniejszy kosmiczny kamień nazywany Didymoon. Didymoon ma 163 metry średnicy. I ten kosmiczny, krążący wokół siebie zestaw nie jest zagrożeniem dla naszej planety, ale dzięki niemu będzie można sprawdzić w działaniu nowy pomysł, który polega na tym, że sonda ma zepchnąć z kursu asteroidę i zmienić przez to jej orbitę. DART ma uderzyć w asteroidę, ale zanim tego dokona, odpali 6 włoskich CubeSatów, które będą fotografować całe zajście. Następnie na miejscu zdarzenia ma się pojawić europejska sonda Hera, która sprawdzi, czy rzeczywiście udało się zepchnąć kosmiczny kamień z kursu. Asteroida Didymos znajduje się 11 milionów kilometrów od Ziemi. Aby zepchnąć asteroidę z kursu, ziemski pojazd kosmiczny potrzebuje silnika o dużej mocy i jest to silnik jonowy. I taki silnik zbudowała firma Aerojet Rocketdyne z Redmond w stanie Washington. Misja DART ma wystartować w lipcu 2021 roku, choć obecnie jej najsłabszym ogniwem jest ESA, Europejska Agencja Kosmiczna. ESA jest obecnie sparaliżowana przez pojawienie się wirusa i przestała kontrolować wszystkie misje kosmiczne, jakie ma obecnie pod swoją opieką.
Centrum kontrolne znajduje się w Niemczech i ze względu na sytuację z wirusem instrumenty badawcze na sondach pracujących w kosmosie wyłączono i nikt nie obserwuje ich lotu. Sondy zostały pozostawione same sobie. ESA zapewnia, że priorytetem agencji jest zdrowie jej pracowników i stąd decyzja tymczasowego zamknięcia działalności. Instrumenty badawcze wyłączono na dwóch sondach krążących wokół Marsa, czyli ExoMars Trace Gas Orbiter i Mars Express. Obie sondy badają atmosferę Marsa. Zamyka się także misję Cluster, która składa się z czterech sond krążących dookoła Ziemi i badających, w jaki sposób cząstki ze Słońca wchodzą w reakcję z ziemskim polem magnetycznym, a także misję Solar Orbiter, która poleciała w stronę Słońca zaledwie w lutym tego roku i miała badać słoneczne bieguny. Zamyka się także kontrolę lotu sondy Bepi Colombo, która ma dolecieć do planety Merkury. Sonda ma zrobić kolejny zwrot wokół Ziemi i tragiczne jest to, że w tak ważnym momencie ESA może nie mieć na miejscu odpowiednich ludzi, którzy dokonaliby niezbędnej korekty w pracy sondy, gdy oczywiście zajdzie taka potrzeba. Centrum kontroli lotów kosmicznych w Darmstadt w Niemczech zamknięto po tym, jak u jednego z pracowników wykryto wirusa. ESA zapewnia, że misje te pozostawione same sobie są bezpieczne i nic im się nie stanie, a urządzenia badawcze są przystosowane do pracy w trudnych warunkach i nie trzeba kontrolować ich działania. Tyle, że praktyka pokazuje, że tak nie jest. Urządzenia na pojazdach kosmicznych wymagają nieustannej uwagi, kontroli i monitorowania i pozostawienie ich samym sobie przekracza moje zrozumienie. Czyste szaleństwo. Jest to decyzja zaskakująca, bo tylko ESA podjęła tak drastyczne kroki i to kroki zupełnie niezrozumiałe. Dlaczego wyłączać aparaturę badawczą? Czyżby dlatego, żeby ta aparatura czegoś nie zarejestrowała? Może się wydarzyć coś, czego nikt ma nie zauważyć? Zachowanie ESA jest naprawdę dziwne. SpaceX musiał odłożyć zaplanowany start rakiety z kosmicznym radarem dla Argentyny. Argentyna kompletnie zamknęła swoje granice i nie ma wjazdu i wyjazdu z tego kraju i dlatego argentyńscy technicy nie mogli pojawić się w Cape Canaveral i start został opóźniony. I przy okazji korekta, bo w ostatnim locie SpaceXu nie udało się jednak odzyskać członu rakiety nośnej. Wpadł on do morza i nie poleci szósty raz w kosmos. Bob Zimmerman wypuścił w świat złą informację i na tym się oparłem, niefrasobliwie odchodząc od zasady triangulacji, jaką stosuję, albo raczej starałem się stosować. W ostatnim programie mówiłem o firmie OneWeb, która miała być konkurencją dla programu Starlink firmy SpaceX i o wyniesieniu przez rakietę Soyuz przy udziale firmy Ariane kolejnego ładunku satelitów telekomunikacyjnych mających w przyszłości oferować serwis internetowy. I minęło od tego czasu kilka dni i tak jak zapowiadałem, OneWeb jest w poważnych kłopotach finansowych i firma ogłosiła bankructwo. Firma OneWeb nie była w stanie zapłacić Ariane i Roskosmos za transport satelit na orbitę. I niebawem konstelacja zostanie sprzedana na aukcji. Po wystrzeleniu na orbitę wojskowego satelity przez firmę United Launch Alliance, w wyścigu kosmicznym prowadzi USA 9 startów, Chiny 6 i Rosja 4 starty. W kwietniu Chiny planują załogowy lot na orbitę i z powrotem. I będzie to test nowej rakiety, a także kapsuły pasażerskiej. Kapsuła pasażerska Dragon ma mieć swoją próbę generalną w maju. Tak więc wyścig kosmiczny mimo wirusa trwa. A tymczasem na niebie pojawiają się rozmaite zjawiska i ludzkie zmysły rejestrują je w najrozmaitszych formach, próbując nadać im sens. W zeszłą środę w argentyńskim miasteczku San Carlos, położonym we wschodniej Argentynie w prowincji Corrientes, na niebie pojawiła się Matka Boska. Na niebie miała się najpierw pojawić tęcza, która zmieniła się w coś, co swoim wyglądem zaczęło przypominać Matkę Boską. I udało się nawet sfotografować zjawisko.
Prowincja Corrientes jest zawierzona dziewicy z Itati i mieszkańcy miasteczka zgodnie uznali, że w ten sposób objawiła im się ich patronka. Miasteczko San Carlos, czyli Święty Karol, zostało założone przez jezuitów. Ameryka Południowa jest kontynentem zdominowanym przez katolicyzm i kult Matki Boskiej jest tam mocno rozpowszechniony. Dwóch księży z chilijskiej prowincji Cachapoal zabrało figurkę Matki Boskiej do helikoptera i oblecieli w trójkę kilka okolicznych parafii, błogosławiąc ludziom. Według gazety Publimetro Chile, obaj księża przed odlotem przeprowadzili szereg egzorcyzmów, które mają wypędzić plagę z rejonu. I takie działanie jest dla jednych rodzajem zabobonu, ale innym nadaje sens. Nasze ludzkie zmysły i nasz mózg, proszę Państwa, współpracują ze sobą w zadziwiający sposób. Nasze oczy są jak kamery, ale to, co rejestrują, nie jest jak zapis kamery, bo jest on natychmiast interpretowany przez nasz rozum na podstawie naszego własnego doświadczenia, a także innych zmysłów. Na przykład u ludzi pozbawionych jednego ze zmysłów, powiedzmy wzroku, nieoczekiwanie wyostrzeniu ulegają pozostałe zmysły. Oczywiście sceptycy powiedzą, że jest to związane z przeniesieniem uwagi takiego człowieka na te inne zmysły i jest to kwestia koncentracji i praktyki, a nie poprawienia czułości pozostałych zmysłów. Jednak na podstawie ostatnich badań neurologów przeprowadzonych pod tym kątem na mózgu, okazuje się, że zespół neuronów w mózgu ulega fizycznej zmianie po to, aby poprawić możliwości postrzegania świata przez takiego człowieka przy użyciu tylko tych zmysłów, jakie pozostały mu do dyspozycji. W mózgu powstaje wówczas nowa sieć połączeń pomiędzy neuronami, poważnie zmieniając jego działanie. Podczas badań nad szczurami, pozbawiony wzroku od urodzenia szczur szybko nauczył się poruszać po doświadczalnym labiryncie. Nie widział, ale ta część jego mózgu, która była odpowiedzialna za jego wzrok, nadal działała. Kiedy uszkodzono tę część mózgu, okazało się, że szczur gubi się w labiryncie. Mimo że szczur był ślepy od urodzenia, w jaki sposób ta część mózgu odpowiedzialna za wzrok pomagała mu w orientacji i do dziś nie wiadomo, w jaki sposób to działa. Potwierdzają to przypadki medyczne u ludzi. Pewien człowiek urodził się z kataraktą i po jakimś czasie katarakta została usunięta. Tak więc fizycznie problem przestał istnieć, ale mimo to jedno oko takiego pacjenta pozostało ślepe. Mózg nie był w stanie znaleźć połączenia z tym okiem. Inny pacjent urodził się z zezem rozbieżnym. Z czasem, kiedy dziecko rośnie, jedno oko zaczyna działać właściwie, a drugie za nim nie nadąża. I nazywa się to medycznie ambliopia albo leniwe oko. I to leniwe oko widzi, ale widzi słabiej i w procesie patrzenia na świat bierze minimalny udział. I w takiej sytuacji u dzieci dominujące oko jest zasłaniane opaską po to, aby pobudzić aktywność leniwego oka. Ludzki mózg wykazuje się dużą plastycznością, starając się znaleźć sposób, aby odebrać zewnętrzne bodźce, nie mając do nich dostępu poprzez odpowiedzialne za to zmysły. I człowiek, który od urodzenia jest niewidomy, jest w stanie dotykowo czytać palcami alfabet Braille'a, którego zrozumienie przejmuje na siebie kora wzrokowa mózgu, mimo że teoretycznie nie powinna być używana. Naukowiec Pawan Sinha z MIT podczas regularnych wizyt w swoim kraju, w Indiach, zdał sobie nagle sprawę, że co najmniej 300 tysięcy hinduskich dzieci rodzi się z kataraktą na oczach i jest w stanie odróżnić jedynie, kiedy jest ciemność i jasność. Pawan Sinha postanowił coś z tym zrobić i zorganizował poważne siły naukowe i humanitarne, aby odnaleźć te dzieci po indyjskich wioskach, przewieźć je do New Delhi i tam dokonać chirurgicznego zabiegu usunięcia zaćmy i wymiany soczewki oka na syntetyczną. Na zoperowanych w ten sposób dzieciach prowadzono dalsze badania i obserwacje. I okazało się, że w większości przypadków usunięcie zaćmy nie przywróciło natychmiastowego widzenia. Dzieci co prawda widziały świat dookoła, ale był on kompletnie zamazany.
Jednak z czasem wzrok się poprawiał na tyle, że mogły chodzić już bez białej laski, rozpoznawać członków rodziny, chodzić do szkoły, a nawet jeździć rowerami po zatłoczonych ulicach. Ich wzrok nie stał się nigdy perfekcyjny. Dzieci były w stanie czytać na przykład nagłówki gazet, ale nie mogły przeczytać artykułu. Nie potrafiły też odróżnić od siebie rzeczy, które na siebie nachodziły. I to pokazało, że plastyczność mózgu, jego zdolność do tworzenia nowych połączeń, ma swoje ograniczenia. To pokazuje także, jak wciąż mało znaną aparaturą jest nasz mózg, który ze względu na okoliczności, w jakich pracuje i dane, z jakich korzysta, a także sposób neurologicznego uzwojenia, produkuje określone widzenie świata. Matkę Boską w tęczy albo tę w Fatimie, która nawet zostawia przekaz, czy też rozmaite postaci UFO, a nawet demonów. I wszystko to tak realne, że świadkowie takich wydarzeń nie mają najmniejszej wątpliwości, że do nich doszło. Dr Michael Persinger prowadził badania nad mózgiem, szczególnie nad płatem skroniowym i ukrytym w nim hipokampie. I jest to ta część mózgu, która odpowiada za uświadomienie sobie samego siebie wobec czasu i przestrzeni. Pamięć, jaka tam się mieści, pozwala kontrolować nasze doświadczenie świata. I jest to indywidualne doświadczenie, wynikające z punktu odniesienia, w jakim się znajdujemy. Każdego dnia rozwiązujemy dziesiątki tysięcy rozmaitych problemów i każdy z nas ma do tego indywidualne podejście. Wynika ono właśnie z tego punktu odniesienia, zbudowanego na bazie naszej wiedzy, przeżyć i danych z naszych biologicznych sensorów. Na przykład, ubierając się w deszczową pogodę, wiemy, że możemy przemoknąć. Pamiętamy doświadczenie takiego wydarzenia, co wpływa na naszą decyzję, a uczucie zimna i ocena wzrokowa intensywności deszczu ostatecznie budują naszą reakcję na problem. Ale Persinger odkrył także, że hipokamp podlega zmianom, na przykład gdy podziałać na niego elektrycznością. Tworzy on wówczas nową pamięć i jest to pamięć fałszywa, choć taka osoba nie ma wątpliwości, że coś takiego przeżyła naprawdę. Powstaje wówczas w takim człowieku przekonanie, że to coś miało dla niego ogromne i głębokie znaczenie i było silnym osobistym doświadczeniem. Persinger nazywał to przejściowością płatu czołowego. I jest to coś w rodzaju napadu epilepsji, który medycyna nazywa petit mal. Im większa jest przejściowość płatu czołowego, tym większa jest reakcja mózgu. Ludzie, którzy przeżyli coś takiego, na przykład czują i widzą boską obecność, albo że Bóg podpowiada im wprost do głowy, co mają robić. Nieoczekiwanie, ze względu na ten proces, człowiek staje się istotą spirytualną. Powstaje religia i obrzędy, i to niemalże natychmiast. Inne objawy takiej epilepsji to déjà vu, luki w pamięci, albo odwrotnie, kolorowa i szczegółowa pamięć o czymś, co się widziało, na przykład we śnie. Następuje także zmiana w porządku wydarzeń zapisanych w naszej pamięci, co jest często interpretowane jako prekognicja. Taki stan przejściowości płata czołowego można wywołać samemu. Można go wywołać wchodząc w stan medytacji, albo przeprowadzić ekstremalną głodówkę, albo ostro napalić się zioła, a jeszcze lepiej wziąć LSD i nagle dokonuje się zapierających dech w piersiach podróży po wszechświecie, gdzie nawet rozmawia się z rozmaitymi istotami, które go zamieszkują. I wszystko jest super realne. Persinger zauważył także, że najwięcej sytuacji, kiedy pojawiało się UFO, miało miejsce tuż po trzęsieniach ziemi. Wystarczyły niewielkie ruchy sejsmiczne, takie jak opisywałem w amerykańskim Stonehenge, i tworzy się wówczas przejściowe pole geofizyczne, czyli jest to lokalna zmiana w polu elektromagnetycznym. Wywołane jest to przez napierające na siebie lokalne płyty tektoniczne i do tego dochodzi piezoelektryczność, która produkuje napięcie elektryczne. Widać wówczas światło, kryształy się jarzą, a nawet unosi się piezoelektryczna zaczarowana mgła albo kule światła. I większość takich świętych miejsc, miejsc, gdzie do dziś stoją megalityczne budowle, stoi na takich właśnie uskokach tektonicznych.
Nasz mózg jest niezwykle czuły na pole elektromagnetyczne. Zachowuje się jak komputer, gdy przejechać nad nim magnesem. I taka zmiana pola elektromagnetycznego stymuluje mózg, doprowadzając do napadu petit mal, który mózg interpretuje jako pamięć, która znajduje sobie miejsce w osobistej historii takiego człowieka. Cała nasza prehistoria sugeruje, że ludzkość poszukiwała takich wizji. Czekano na wiadomość od kogoś, od Boga. Ludzi odwiedzały demony i anioły. Jeśli w jakimś miejscu coś takiego przydarza się większej ilości ludzi, to miejsce takie staje się święte. I większość takich miejsc jest właśnie na liniach uskoków tektonicznych, albo w okolicy wulkanów, albo w węzłach energetycznych. Na przykład America Stonehenge stoi na uskoku Clinton Newberry. Tak więc Anunnaki, Jahwe czy tęczowa Matka Boska to efekty uboczne zjawiska. I kto wie, może prawdziwy początek naszego myślącego społeczeństwa, Homo sapiens sapiens, które stworzyło coś, co nazywa się świadomością, a co jest efektem stymulacji mózgu poprzez łagodne ataki epilepsji wzmocnione psychodelikami. Coraz bliżej jestem, proszę Państwa, tego, że całe te historie o kosmicznych wizytacjach przez Anunnaków czy innych starożytnych astronautów, historie o stworzeniu człowieka przez jakąś obcą Ziemi istotę czy boską istotę, są efektem tego, do czego doszło w naszym mózgu i w rzeczywistości nigdy nie miało miejsca. Niesie to ze sobą olbrzymie konsekwencje w postrzeganiu tego, kim jesteśmy i jaki jest sens naszego istnienia. Ale jeśli spojrzeć na to wszystko pod takim kątem, w jaki sposób na świat patrzyły najstarsze kultury i porównać do wniosków, do jakich doszła nauka na podstawie empirycznych doświadczeń, wszystko powoli staje się jasne i zrozumiałe. I zapewne w następnych programach będę kontynuował taką myśl. Ogromna część naszego życia rozgrywa się poza naszą świadomością i ma wpływ na to, kim jesteśmy. Żyjemy na przykład w snach, których natura kompletnie wymyka się logice. I zaleca się je zapisywać, i to natychmiast po przebudzeniu, i są ludzie, dla których jest to niezwykle istotna część życia. Psycholog dr Kelly Bulkeley poleca, aby zapisywać je po to, aby poznać naturę samonieświadomości jako drogę przyszłego psychologicznego rozwoju. I zawarł to w 3 punktach, które pozwolę sobie przytoczyć. Punkt 1. Rozpoczynając taki sennik, w sposób nieunikniony zwracamy większą uwagę na samo spanie. Zdrowie i równowaga człowieka zależy od jakości jego snu, bo ciało i jego stan zależą od naturalnego rytmu spania. I jeden z pionierów badania snu, William Dement, dostrzegł relację pomiędzy snem a systemem immunologicznym, który po dobrym śnie ulega zdecydowanemu wzmocnieniu. Dlatego zapisując swoje sny i dostrzegając, na jakiej zasadzie się odbywają, dostrzega się jednocześnie, w jaki sposób się śpi. I można zauważyć wówczas, co przeszkadza we śnie, a co go wspomaga. I dzięki tak zdobytej wiedzy system immunologiczny będzie nam dozgonnie wdzięczny. Punkt 2. Sen pomaga rozładować uczucie strachu, stresu, niepewności i poczucie zagrożenia. Kiedy przeżywa się kryzys i kolorowe i niezwykle wyraźne sny, jest to część reakcji organizmu na stres. Mając takie sny zapisane, można zrozumieć, w jaki sposób emocjonalnie radzimy sobie ze stresem i przeżywamy trudne chwile. U niektórych ludzi ich obecny strach powoduje, że odzywa się strach, jaki był ich udziałem w przeszłości i objawia się on w snach. Nawet jeśli nie jest to przyjemne, to taki sen powoduje odblokowanie głębokich pokładów pamięci, budując doświadczenie i wiedzę pomagającą wyjść z obecnego i aktualnego kryzysu. I punkt 3. Sny budują poczucie nadziei, że jest możliwe życie w przyszłości mimo trudnej, a czasem beznadziejnej obecnej sytuacji. Jednym z największych zagrożeń, jakie niosą sytuacje kryzysowe, jest zamrożenie się w teraźniejszości, gdzie zjada nas poczucie bezpośredniego niebezpieczeństwa i zagrożenia.
Świadomość nie dopuszcza wówczas niczego innego poza tym, co dzieje się tu i teraz. Dlatego dobry sen w takich sytuacjach to kaganek nadziei, który odnajdzie w nas siły i możliwości, aby dokonać zmiany, przystosować się i zacząć na nowo. Takie sny Jung nazywał wielkimi snami i kiedy taki rarytas pojawi się, to jego sens zostanie zapisany w senniku i pozwoli później na czerpanie z takiego snu inspiracji do dalszego życia. Dlatego warto zasypiać z notesem albo dyktafonem na nocnej szafce, po to, aby mieć wszystko przygotowane do zapisania tego, co pojawiło się nocą w naszych snach i zrozumieć, co sny chcą nam powiedzieć. Dlatego życzę dobrej, spokojnej i pełnej snów nocy. Do usłyszenia, mówił Krys Miekina.